obcych cywilizacji, narodów, państw. Czasem wręcz dziwimy się, napotykając na jej ślady w miejscach z pozoru zwyczajnych, nieatrakcyjnych. Żelechów to ciche, senne miasteczko w Siedleckiem. 76 km dzieli je od stolicy województwa, 24 km od Garwolina. Prowincjonalne położenie sprawiło, że Żelechów nigdy nie doczekał się rozwiniętego przemysłu, nie był ważnym węzłem komunikacyjnym, ale właśnie dzięki temu czas w miasteczku płynie jakby wolniej niż gdzie indziej. Wygląd ulic o niskiej drewnianej zabudowie z charakterystycznymi okiennicami nie zmienił się prawie od stuleci. Historia Żelechowa liczy ponad 700 lat. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1282 roku, choć osada słowiańska musiała tu istnieć znacznie wcześniej. Położony między dwoma strumieniami na podmokłym terenie, należał Żelechów do Ciołków. Siedzibą rodu był zamek, murowana warownia nad stawami. Jeszcze w XIX wieku napotykano na resztki wałów, ceglany gruz, ozdobne ramy. Najsłynniejszym z Ciołków był Andrzej, któremu król Władysław Jagiełło powierzył dowództwo chorągwi pod Grunwaldem. Uwiecznił go w Krzyżakach Henryk Sienkiewicz, pisząc: z rycerskimi gośćmi starła się chorągiew królewska nadworna, której Ciołek z Żelechowa przewodził. Dzięki wpływom możnego rycerskiego rodu Ciołków, Żelechów zyskał w XV wieku prawa miejskie. Na przełomie XV i XVI wieku Ciołkowie przybrali wiele nazwisk, zachowując wspólny herb. Jeszcze w XVIII wieku byli w Polsce poniatowscy z Poniatowa, herbu Ciołek, z której to rodziny pochodził król Stanisław August. Wraz z nadaniem praw miejskich Żelechów rozrasta się. Według planu stosowanego powszechnie w Polsce centralnym punktem jest rynek, skąd ulice rozchodzą się na wschód, zachód i południe. Najstarszą i największą ulicą była ulica Długa. Nawierzchni nie brukowano. Aby nie brnąć jesienią i wiosną w błocie, mieszczanie budowali drewniane mostki. Życie Żelechowa koncentrowało się oczywiście na rynku. Targowano tu co piątki, a król Stanisław August ustanowił rocznie w Żelechowie dwa jarmarki, 8 maja i 27 września. Najważniejszą budowlą był kościół. Dokumenty potwierdzające istnienie tutejszej parafii pochodzą z XIV wieku. Po zniszczeniu drewnianego kościoła w XVII wieku Stanisław Linkhaus rozpoczął budowę murowanej świątyni. Dokończył ją Wacław Rzewuski. Dzięki jego staraniom ojciec króla Stanisław Poniatowski z Ryk ofiarował kościołowi monstrancje i kielichy, które są tu do dziś. Jedna z umieszczonych w świątyni tablic upamiętnia Joachima Lelewela, posła ziemi żelechowskiej w Sejmie Królestwa Polskiego i w okresie powstania listopadowego. Ponad 8 lat mieszkał w Żelechowie wraz z żoną Romuald Traugut. Odbywał tu staż junkierski i zdobywał szlify oficera. Zasłynął jako doskonały korepetytor matematyki, przyrody i języków obcych. Weselny bal Romualda Traugutta i jego żony Anny Spikielów odbył się w pałacu Ordęgów. Ten klasycystyczny pałacyk należał wcześniej do rodziny Zakrzewskich. Dziedzicem Żelechowa był m.in. Ignacy Wysogota Zakrzewski, poseł na Sejm czteroletni i prezydent Warszawy. Po utworzeniu Konfederacji Targowiczan Zakrzewski zrzekł się urzędu. Ponownie wybrano go prezydentem walczącej Warszawy podczas powstania kościuszkowskiego. Tak jak wielu innych patriotów tego okresu, Ignacy Wysogota Zakrzewski został zesłany w głąb Rosji. Powrócił do Żelechowa. Swe zbiory książek, liczące 230 tysięcy tytułów, przekazał państwu, tworząc w ten sposób bibliotekę publiczną. Zmarł w 1802 roku, pozostawiając w pamięci jako dobrodziej miasta Żelechowa. Ostatnim właścicielem pałacu była znana warszawska rodzina Szustrów. Na cmentarzu, gdzie pochowany jest prezydent Ignacy Wysogota Zakrzewski, są mogiły innych znanych rodzin żelechowskich. Spoczywają tu proboszcze parafii, właściciele majątków, mieszczanie. Ale są w tym miasteczku nagrobki ludzi, o których pamięć jakby zaginęła, a przecież oni też tworzyli jego historię. Mecewy, którymi Niemcy wybrukowali dziedziniec gestapo, to pozostałość po narodzie, który przed wojną stanowił 70% społeczności. Żydzi zajmowali się handlem, usługami, rzemiosłem. Część uniknęła zagłady, emigrując przed 1939 rokiem.
Podobno w Kostaryce potomkowie byłych właścicieli warsztatów z rynku czy ulicy Długiej sprzeczają się, gdzie leży najpiękniejsze miasto świata. Dla nich jest to Żelechów. Wiele osób przymierzało się do tego, powstało nawet kilka prac magisterskich dotyczących Żelechowa. Ja chciałabym zebrać wszystko i napisać kronikę naszego miasta. Czytając zapiski parafialne, napisane przez księdza Krasuskiego, proboszcza naszej parafii w okresie Zakrzewskiego, w czasach, kiedy przebywał w naszym mieście Traugut, napotykam na nazwiska, które aktualne są w obecnej chwili. Są to Mazurkowie, Cegłowscy, Domańscy. Więc te rodziny tych osób, które mieszkały w Żelechowie w dawnych czasach, również i teraz tu mieszkają. Tu osiedlili się i tu zostali. Założyli swoje rodziny i te rody się po prostu rozrastają.